Witam was serdecznie, witam was pięknie. Krótki, bardzo krótki filmik. Nie będę się tutaj za długo rozwodził. Chciałem tylko pokazać wam jedną z map, którą znalazłem. Mapa dla szybkich, opornych. Prosta, szybka instalacja. Nie trzeba się bawić w całe to combo wielkie, składające się z kilkunastu map, z kilkudziesięciu plików. Najpierw pokażę wam, jak wygląda ta mapka, gdzie również będzie można całkiem sporo pojeździć, a później pokażę wam, skąd ją zdjąć. Proszę bardzo, to jest cały rejon dojeżdżenia. Ja jeszcze tego nie testowałem oczywiście, bo to wszystko trzeba czasu, ale logowałem się, zainstalowałem, jak widzicie, jest, działa rejon po prostu. Później wam przeczytam, jakie tereny. No ale jak widzicie, nawet proszę bardzo, i Ameryka nam się tutaj przytrafi kawałek. I bodajże tam Hawaje były. No, mydło i powidło, ale kilometraż, jak widzicie, jest całkiem spory. I to wszystko w kilku plikach do ściągnięcia, do ustawienia. Także całkiem fajna zabawa może być. Całkiem fajna ilość kilometrów do przejechania. Zerknijmy sobie jeszcze przez chwilę. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o drogi, o kraje, o rejony, dojazdy, odcinki, itp. itd. Okej, dobra moi drodzy, jesteśmy już na opisie mapki. Mapa Mario World Map dla ETS/2138. Takie coś znalazłem, tak jak już wcześniej pokazałem. Widzieliście, jaki rejon zajmuje. Proszę bardzo, zapoznajmy się z opisem. Modyfikacja mapy Mario do Euro Truck Simulator 2 obejmuje kraje i regiony takie jak Finlandia, Norwegia, Szwecja, Europa Wschodnia, Afryka Północna, Azja, Ameryka Południowa i Północna, mapa Ukrainy, Rosja z Eastern Express. Każdy region ma swoje własne warunki pogodowe, długość dnia i nocy, warunki temperaturowe, a także określone budynki, roślinność, kosztowną infrastrukturę, etc., etc. Mod jest oczywiście dostosowany do 1.38. Tutaj, jak podają autorzy, pliki są poprawione. Słuchajcie, trzy pliki sobie ściągacie, rozpakowujecie. Tam jest po kolei, jak układać. I za chwilę wam jeszcze tutaj, słuchajcie, odpalę i pokażę kolejność. No i co? I mogę wam rzucić tylko szerokości i fajnej jazdy, bo jeżeli to wszystko tam będzie sobie dobrze działało, to naprawdę mamy gdzie jeździć i co zwiedzać. A nie trzeba się bawić, tak jak mówiłem, w kilkadziesiąt plików, kilkanaście map, żeby to wszystko godzinami dla niektórych składać. Ja tu sobie mam też przygotowane. Odpalę sobie to Nomad Mario Map jeszcze raz. Ładuje się, zaraz zobaczycie, bardzo szybko. Proszę bardzo, już praktycznie jest końcówka. Nie było tam wzmianki, nie wiem, słuchajcie, no musicie sprawdzić, czy nie mając jakiejś mapy pójdzie wam to, czy nie wiem, czy są wymagane wszystkie DLC. No musicie sobie po prostu to sprawdzić. Dobra, słuchajcie, przejdźmy do profili. Proszę bardzo, to są pliki potrzebne, słuchajcie, do Mario Map. One są ponumerowane od, proszę, od 1 do 9. Tam dodatkowo jeszcze ściąga się plik, który daje nam ten widok satelitarny i spina to w całość.
No i dodatkowo jeszcze MedMap, który dajemy na koniec. I to tyle. Kilka plików, a tyle radości, prawda? Trzymajcie się cieplutko. Bez awaryjnej instalacji. Miłego wieczoru. Wszystkiego dobrego. Cześć.